Witamy, witamy Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej wesołej grze stanowiącej dodatek do naszych counter-strike'owych eventów. Witam Cię serdecznie, Panie Piotrze. Witam serdecznie. Widzę, że na siłowni masz redukcję, tak? Teraz grasz kościejem. Tak, absolutnie. Trochę mi masło z tym spadło, ale to właśnie pokazuje, jak ważna jest dieta na siłowni. Dokładnie tak. Całe życie eko. Moi drodzy, bekowa gierka idealna pod nas. Gra nazywa się Krew i Bekon. Mieliśmy Krew i Wino. Dlatego pierwszy odcinek z tej zacnej gry pojawił się wczoraj u Izaka. Dzisiaj u mnie kontynuacja. No i co? Chore fale, tak? Połączenie takiego troszeczkę Redneck Rampage z Postalem? No, coś w tym stylu, myślę. I Left 4 Dead troszeczkę, tak delikatnie. No, dokładnie, też tak przypomina Left 4 Dead, przynajmniej te, wiesz, postacie, czy te ekraniki postaci, nie? Dokładnie. Kochani, dzień 11. Dzień 11, poważna sprawa. To jest naprawdę symulator zabawy z dzikami. Na różne możliwe sposoby. No, dziki są. Ja się tak poleciałeś tym shotgunem. Słuchaj, no poważna sprawa. Piękne. Gry łączą, a nie dzielą. Gry edukują. Tylko, że myślę, że gdybyśmy mieli otworzyć hamburgerownię, to tam stężenie metali ciężkich w składzie byłoby znaczące. Ale tak, faktycznie. To mogliby ludzie zgłaszać sprzeciw, że na przykład w ich hamburgerze, bo w ich kebabie jest pocisk. Dokładnie. A gdzie ty jesteś, Ptysiu? Gdzie ty? Dałeś w eksplor? A nie, ty zapomniałeś. Ja wybiegam cały czas. Co za bzdura. No dobra. Chyba fale się pokonali. Dokładnie. To jest główny teatr naszych zabaw z trzodą chlewną. Nie, no ale faktycznie moglibyśmy takiego kebaba założyć. Dokładnie. I tu można bawić się generalnie wystrojem, tak? Elementami. 12. To jest tak wszystko robione na poważnie. To jest motylki. Dobra, słuchaj, poważna sprawa. Ja chyba się skuszę jednak na kałacha. Tak, a shotguna nie? Nie, chcę ludziom zaprezentować różne, wiesz, narzędzia masowego mordu. No, ja to myślę, że ty czekasz przede wszystkim na tą broń na górze tutaj, o tutaj. O. Tak, dokładnie tak, to wygląda dobrze. Słuchaj, ale gościowi trochę zazdroszczę. On zamiast jednej nogi ma po prostu ketchup. Tubkę ketchup. No, to tak, dokładnie. Jak będziemy chcieli sobie właśnie wziąć trochę ketchupa, to tutaj, w tym miejscu. Co ty mu robisz, ty? Nie będę tego komentował. Od komentowania to ty jesteś, słuchaj. No. Pokaż kolegom od piłki nożnej, w co grasz. Może lepiej nie. Może lepiej nie. Już więcej meczów sobie nie pokomentuję. O Jezus! Po prostu mam wrażenie, że ktoś zrobił tą grę specjalnie dla ciebie. Wiesz, historia o dziku. No, dokładnie. Ale jaki ragdoll, jak one jadą bez tej to głowy! To musi być jakiś fan. To jest mnóstwo gier, bo to nawet elementy Sirius sama można odnotować. Walnąłem z kolby dzika, łap nogę! Doskonałe. No i to było piękne, to wiesz, żonglowanie głowami dzików. Tak, to też musimy zrobić przy okazji. Tylko, że ta głowa musi... O, 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 je... ajajaj. Co wy... Oj tak, to jest zabawa. To jest to. To jest to. To jest to, za co kocham tą branżę. Żonglowanie głową. Idziemy na rekord, rozumiem, tak? Nie, na proste. Ale ja już nie widzę tej głowy prawie. To jest przeszłość gamingu. Dokładnie. Grafika nie ma znaczenia, liczy się pomysł na program. Tak, generalnie siedzimy od minuty, patrzymy w niebo i podbijamy dziką głowę. Nie. Yeah. Tak, gdzie ty jesteś, do ciebie podejdzie, potrzeba cię za rękę. Dokładnie, touch me.
Zmień sobie jeszcze kamerę teraz na F2, najlepiej, żeby patrzeć, jak pięknie patrzymy w niebo. Nie, dobra, chodźmy do farmera, wiesz. Ej, czujesz, siedzi ekipa w studiu i zastanawia się, słuchaj, no dobra, ale to tak w nieskończoność będą mogli podbijać tą głowę? Nie, no to dajmy jakiś ogranicznik, a na końcu będą sztuczne ognie. I wtedy wszyscy patrzą się na tą osobę w studiu i mówią, doskonały pomysł, Mike. Wiesz, coś w tym stylu. Zresztą taki trochę zakrwawiony jesteś, ci powiem. Ty też, jesteś zakrwawiony kościotrupem. Nie naciskaj go. Nie naciskasz lepiej. Jaka to jest doskonała gierka. Ojejku. Nacisnąłeś znowu? Nie, stoję, przyrzekam. Trzeba drzwi zamknąć, o, okej. Day V13. A muszę się pochwalić, moja córka idzie w twoją stronę pod kątem dokonań na tle sportowym. Wygrała swój pierwszy bieg na 150 metrów, a wiesz dlaczego? Miała koszulkę z numerem 13. No proszę. I dostała medal, pierwszy medal w życiu, wyprzedziła wszystkie dzieci. To są takie wyścigi dla dzieci? Takie, ten? Tak, takie wiesz, takie różne, wiesz, tutaj u nas w Parku Śląskim takie eventy, wiesz, rodzinne. Bardzo sympatyczny akcent. A co było na mecie, jakiś shotgun, czy? Nie, chyba lizaki, wiesz, takie, już tam biegli po prostu. Motywacja. Kto pierwszy, motywacja. Wiesz, ale spoko, bo startowało chyba 30 dzieciaków. Tak, no co ty, no myślę. Trzy nie dobiegły, zawały serca. Ale dostały lizaka. Tak, na pocieszenie. Położyli im na czole. Na pocieszenie, co za kurwa bzdura. Dobra. Jezu, nie ma HP. Widzisz to? Ja mam wrażenie, że te gnojki są nie... A nie, jednak nie. Teraz są, wiesz, jest ich mniej, ale są mega jakieś odporne, mam wrażenie. To jest poważna sprawa. Wprowadźmy je do tego barna. No właśnie, w sumie można przecież używać tych pułapek, nie? Tak. Tylko jak tu wprowadzić takiego prosiaka? Jezu, co się stało? A ty samo. Będziesz miał kłopoty za chwilę. Oj, faktycznie. Za bardzo dałem w Explore. Lecę. Ładuję. Co tu lata? Ty patrz, wpadają te żarcie. To żarcie wpada tutaj. Po prostu trzeba blisko tego chyba rozwalić prosiaka. Tak? Tak, spróbujmy. O kurczę. O, nie mam kłopoty. Tak, kręci się, patrz, robimy to. A faktycznie. O nie. Chyba będę potrzebował pomocy. Friend is helping you. Oj. Ja mam pana bawełnę. Ten pistolet jest mocniejszy niż strzelba. Ale co się potem robi z nimi? Może tak dostajemy jakieś punkty? Chyba tak. Ammo? Dobra, jest. Okej. Okay. Zajebiste. Czy to jeszcze? A nie, to już wszyscy, nie? Tak mi się wydaje, słuchaj. No. Piękne. Nie, to wciąga. To wciąga, Izak. Wciąga strasznie. Te dźwięki są takie fajne, o. Tak, dosyć szybko poszło. Fajerwerki. Dokładnie. I to małe fajerwerki były. Tu się można uleczyć przy tym kraniku, pamiętam. Lecz się, tak, lecz się, Kamil, lecz się. Dobra. Okej. Okay. Doskonale. Jak ty biednie wyglądasz na moim ekranie, taki zakrwiony, jaka smutna mina jeszcze. Ty wyglądasz jak zużyty tampon z kolei. Wszędzie znajdziesz tron. Nie lubię cię. A co się stało? Na dachu. Co się stało? Jak na dachu? No, przyniosł mnie na dach nagle. Dobra, ogarnęliśmy tą mielarkę. Do mielenia.
Tak. Czy coś ten tampon musi znaczyć? Okej, okay, dokładnie. Możemy pójść właśnie pod tym kątem. O kurde. Poważna sprawa. Ja mam podef. Podefę też jest. To będzie dziki slender. O kurde. Ło! Jezu! Twoja rodzina! Ale to pięknie odpada. Ile elementów? Coś pięknego. Jeszcze 11. Jak to jakiegoś głupiego bossa znów. Oj, to będzie na 20 fali na pewno. Boss u ciebie zajmował połowę w ogóle ekranu. Dzięki. A to są na jednego hita te. No kałak jest tutaj naprawdę mocarny, ci powiem. No. Jeszcze trzech, jak coś nie mogę znaleźć. Okej. Okay. Co jest to? A! Dobra, tu jeszcze jeden poleciał. U góry jest! Dobrze. To wszyscy, elegancko. Czym ty strzelasz? Rewolwer to jest. O, daję radę, widzę, ładnie. Poczeka fizyka. Dotykasz łańcucha i się trzęsie. Tak, i gra kosztuje $1 chyba, czy tam 1 euro. Tam może wszystkim powiesz, jak bardzo miło zdecydowałeś się na zakup tej gry i co było powodem. Nie, no to rolę był przede wszystkim powodem, tak myślę. No słuchajcie, zobaczcie, jaka to jest gra. No, w ogóle, jak zobaczyłem, słuchajcie, screeny z tej gry, zobaczyłem wideo, to pierwsze, co pomyślałem, to Royo, nie? Wybornie. Trzymałeś go po jajkach? Trochę tak. On powiedział, że możemy gdzieś założyć obóz w ogóle przy właśnie tej pompie z wodą. Tak, ale to chyba jakieś... Jakieś to były chyba żarty. O. No tak, tak też można. Gdzie on biegniesz? Ty nie masz głowy! Gdzie on poleciał? Nie ma głowy. O, shit. Co, one są jak kurczaki w ogóle, nie? Nie można zabijać motylków. Małe dziki. Jeszcze jeden. A nie, wszyscy. To było easy peasy. Ale pamiętam grę, w której biegały takie kurczaki bez głowy. Tak, było coś takiego. Things tak, Mallard, była taka giera. Różne gry były właśnie tego typu. Ale kurczaki są też w Counter-Strike'u, prawda? No tak, że tam nie biegały bez głowy. Mhm. To już wszyscy. Tak, możemy wrócić. Nie, niestety się nie da, próbowałem wielokrotnie. No właśnie, nic z tego. Aha. That? Did you hear something? Nah, it's all quiet out there. You know why? Because they're all dead. Can it be any more awesome? Jego teksty są genialne po prostu. To jest humor z kategorii I'm a blade with the blade, nie? No, to prawda. To jest dokładnie ten poziom. If you manage to make it through today, you make it back in here, I guarantee there'll be a surprise waiting for you. Tu jest jeszcze w ogóle jakaś czaszka, ona też wygląda jakby to był jakiś element potem... No właśnie, też tak mi się wydaje. W rozumieniu uzbrojenia, no zobaczymy. No. Dzień, no nie? Mhm. Dobra, rewolwerem też się pobawimy w sumie. Okej, okay. Co teraz? Powiedział, że będzie na nas czekała niespodzianka. Okej. Okay. Nie wiem, czy po tej fali jeszcze tutaj. Ta sielankowa muzyczka, wiesz. Ojej, są większe. No faktycznie. No, dostałem achievementa. No proszę. Wow. Gryzie mnie taki gruby.
Ty, kłopot. A, jakoś ty, sobie też... dam radę. Wiesz co, trudno powiedzieć. Tam, gdzie jest dużo krwi. Okej. Okay. Dzięki. Podnoszę cię. Spoko. Jeszcze zostało, jeszcze dwóch zostało. Dobra. Dobra, zdjąłem ci go. Jeszcze jeden. Okay. Ładnie. New weapon, no to... Yay! Alright. Kick the head! Kick the head! Doskonale. Dobra. Tak myślałem. To gdzie będziesz, tam będzie? Jest M16. Hey, M16, wow. Ale jak ja szybko zapieprzam w ogóle. A coś wziąłem? Tomorrow. Try that new weapon. Nie, to trzeba przetestować koniecznie. Okej. Here's what you've been waiting for. It's revenge day. Now, go out there and send all those sons of bitches straight to hell. Oh yeah. Po co na pistoletach tych przyszłych te tłumiki, to ja naprawdę nie wiem. Dobra, słuchaj. Ja liczę na duże gabaryty. Mówisz? Że będą duże, na pewno będzie duży za 3 dni. O kurde, ej, dobra, stary, weźmy to... Tak, daję. Teraz będzie... Wow. Tak! O stary! Wow. O stary, coś ty zrobił? Fontanna radości. Dostęp achievementa. Achievement, no. To była szybka runda. Tak, szybko sobie poradziliśmy. Ej, dlaczego mi amunicji w ogóle nie brało? To jest, jestem ciekaw. Co, bo to, była to był specjalny dzień, żeby przetestować sobie nową broń. Dostaliśmy wybuchową amunicję. Coś pięknego. Dobra, nie, daj spokój, ja mam dziecko. Wiesz? Chodź, dziku. Jest trochę, 4, to jeszcze 6. No! Pokaz tu trzech ogni, jaki fajny. Nad truchłem 50 dziku. Ojeju, może to twoja grupa wymyśliła, no, tą grę. Dobra, jeszcze jeden dzień. Nie no, jeszcze 3 musimy zrobić koniecznie, bo to wiesz. Do tego... A, dobra, to w sumie możemy robić, tak. Że kolejny materiał będzie od ciebie od 21 dnia, dobra. Okej. Okay. Jest... Day 18. No, jeszcze te 3 dni właściwie i taki, że za 2 dni powinien być boss. I can already tell you're in for a world of shit today. Now get out of my face. Go do your job. Znowu dostał pojękę? No nie mogę się powstrzymać, no co ci będę kłamał. Kościeje. Porządki na polskim YouTubie. Mówisz, że to aż tak, taka metafora? Tak. Jeszcze 2. Mhm. Oni się mieszają z tymi kościami. Dobra, jest, pięknie. Dobra, nice. Z 18 poszło łatwo. Nie, Izak, proszę, nie. No dobra, no już idę. Tak bardzo chciałem. To jest taka gra typowa pod Angry Shit Rage, ale wiesz, ona ma być taka, nie? No, to ona niczego tak, nie udaje, ona niczego nie udaje. Ma być taka słaba, w sensie, tak. Wiesz, z oldschoolową grafiką. Ale znalazłem grę pod Angry Shit Rage, tylko muszę sprawdzić, czy może jest w niej co-op, to sobie zrobimy ASR-a razem. Tak, bo patrzysz sobie na ten, na recenzję na Steamie, nie? Tak. Najbardziej negatywne. To ja polecam The Division, ma same negatywne opinie ostatnio. The Division?
no, ma dlaczego? Overwhelming negative opinie, czyli najgorsze jak się da. No nie gadaj. No. Przecież to na Uplayu jest. Tom Clancy's The Division? No, było też chyba na tym. Być może wiesz, znaczy są czasami wersje takie, że masz i tu, i tu. Aha, no tak. I wiesz, na Steamie możesz sobie kupić, ale i tak ci odpala Uplaya, kiedy ty grasz. Rozumiem. Nie, nie, to ja wiem. Zajebista gierka przecież była, tylko że zdechła, tak jak myślałem. No właśnie, dlatego ostatnio właśnie ma, wiesz, opinie bardzo słabe. A, okej. Okay. Znaczy wiesz, na początku miał opinie takie średnie, dlatego że ludzie nie wiedzieli w ogóle, że to jest MMO. Tak naprawdę myśleli, że to jest taka gra typu Assassin's Creed, tylko że w przyszłości i w ogóle, wiesz. Dlatego pisali takie opinie, że wiesz, że bardzo słaba fabuła i że za mało questów i w ogóle. Ja pierdolę. A to jest MMO, nie? No tak. Ale teraz faktycznie wygląda to bardzo słabo, bo się nic nie dzieje, no. No. A szkoda. Ty tam w ogóle w jeden dzień wbijałeś 30, nie? No, ja bardzo dużo. O, ja pierdolę. Jest Boże! O Boże, to są nasze stare po prostu za 30 lat. Mówisz, że też tak? Wiesz, no mają dobrobyt z nami, nie? No. O. Czy trzeba z nim pogadać? Ja drżę. I have a feeling you're in for one rough day. It's a shame about Princess. She was our prize pig for 3 years in a row. Now she's going into the ugliest, shittiest... Ja pierdzielę. Musimy być bliżej. We are not close enough. Nie, ona żyga, stary! Co się stało? Ona żyga! I sra! Ona sra, stara! Co za chora gra po prostu! Co to jest? Ale nie! Tej, to ona nie jest prostym tym! Życie schodzi powoli, nie? Strasznie, ja muszę iść kupić ammo. I się uleczyć. Szarpaj ją tam, szarpaj. Nie trzeba, bo faktycznie sra. Open wound. O jest, na karku ma. No. Przecież ona nie ma połowy ryja, no! Ja pierdzielę! Jakie to jest mroczne. O co? O kurde! O ja pierdzielę! Dobra, ja uciekam. Ja uciekam, no. Ulecz się trochę, bo mam już bardzo mało. Dobra, spoko. O kurde. Dobra. Nie, ona przyciąga. No tak to już jest z kobietami. No tak. To jest bardzo zaniedbana kobieta. Ja rozumiem to żyganie, to było do przewidzenia, ale sranie? O Jezu, obrzygała mnie. Weź i zapomnij się ulecz trochę, nie? Tak, 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 tak. Okej. Okay. O, jest, mam przyspieszenie. Nie, tu jej nie zadaję za dużo obrażeń. Kurde, znowu strzelała. O, uwaga, Earthquake'a. Ej, będzie Earthquake. Dobra, udało się nawet. A gdyby ją tak sfensować, no przecież jest opcja, no. No faktycznie. O nie!
Ale obrywałem teraz. To jest najdurniejszy boss w historii. Kurczę, najgorsze, że... Są kłopoty z amunicją. O, o, idzie trzęsienie ziemi. Idzie. Ale świetnie jest to zrobione, no. I znowu się kebab kręci. Dobra. Aj. Aj, 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 jestem tak blisko. Dobra, uciekam. O Jezus. Nie, muszę się uleczyć trochę, bo już sam mam brzgany. Skończyły nam się właśnie te, kurcze. A nie, tu jest, dobrze, okej. Okay. Tylko, że nie mam amunicji. To i co kup? O kurde. Czy ona się leczy? Nie, nie leczy się. Dobra, bierz teraz ty. Dobra. Okej. Okay. Gdzie trzęsienie ziemi? Tu jesteśmy bezpieczni. Dobra. Idę po ammo. Nie, ajajaj, bo ammo. Ała, ała. Z pistoletu trzeba strzelać też, nie? Kurczę, już mamy zamknięty ten. O nie. A. Dobra. Strzelajmy w otwartą ranę po prostu. No tak się tam się robić, tylko taki wolno HP teraz chodzi. No. Dlatego, że właśnie że nie mamy ammo, nie? No mi też się skończyło. Ajajaj. To jest w ogóle wyżej skacze. Wziąłem sobie mleczko. Aj. Gdzie jestem? O kurczę. Ja leżę? Wiesz co, czekaj. Tak, tak, leżę. Tak. Chyba leżysz. Już ci idę pomóc, tylko... Muszę wziąć ammo. Dobra, jest ammo. Ja leżę pod nią chyba. O nie! Nie, Izak! Nie żyję. To bardzo niefajnie. A ty skąd masz ammo jeszcze? Ja zmieniam na pistolet, no bo ja kupuję cały czas w tym, nie? Aha. Już nie masz. Dobra. Nie stać się już na to. Dobra. Ale mam jeszcze tego. Tu się skryję. Okej. Okay. No i weź sobie może trochę tak wody, by popić, żeby się nie zabiła. Tylko nie daj się obsrać. Dobrze. O, idzie fala, stary. Idzie fala. Unikaj gówna. No nie. Zła strona. A jeszcze trochę, stary. No. Ale ile z tego będzie szynki? Oj, stary. No, to już tak jest, wiesz. 3% HP mniej więcej, może 2. Nadajesz, jeszcze trochę. W ogóle jak ty trzymasz ten pistolet? No. No to, o Jezu. Co to jest? Nie wiem. Czemu jakieś serduszki się pokazały? To ma 5 żyć, stary. Nie, jest niemożliwe. A, masz, a, w sercu trzeba strzelać trochę teraz. Dobra, jak skaczę. Jak podskoczy. Ajajaj, no. Dobra. Wiesz co, ja... Się zesrała. Teraz. Dobra, ale muszę unikać, kurczę. Zobaczę, czy mamy tam jeszcze możliwość uleczenia się. Tu mnie przystopowała. Ale rozwaliłeś już. Tak. No, weź lecz do tej... Tam, gdzie porażasz prądem gdzieś jest chyba... A nie, przy wyjściu do naszej szopy jest przecież ten... Pompa.
Kurczę, nisko skoczyła. Dobra. Weź się ulecz na maksa, bo masakra. I pod czwórką chyba, jak się czwórkę chyba masz mleko, nie wiem czy masz też to, ale miałem. Już wykorzystałem. Dobra, okay. To jest koniec, jeśli chodzi o health. Okej, ale jeszcze masz przy naszej shopie. Czy jesteś na budynku? Tak, wywaliło mnie. Dobra, tak tego nie zrobię. O kurczę. Tak, a mnie, wiesz co, przy naszej shopie była pompa. Nie wiem, czy ona tu gdzieś mogła mieć to serduszko. Weź sobie, pójdź pod naszą shopę. Dobra. Tam jest pompa, nie? I tam powinno być jeszcze leczenie. No tam już właśnie nie ma pompy. Nie, jest pompa, a to już zużyłeś całą. A jest, okej, dobra. Nie dosięgną mnie chyba, nie. No, nie, spoko. Dobra. Kurde, bo ona od razu jak... Nie! Obsrało cię. O, jeszcze wciąga. Co za przeciwnik w ogóle? Nie, dobra, ja spadam, kurde, się dalej leczyć. No kurde, faktycznie masz 0 HP znowu. No. Jedziesz ze świnią. Jadę. Dobra. Z tym mrowym się do siebie odwraca, no pięknie. Kurczę, dawać to... Bije to serce, ale... No. Ja pierdzielę. Tu muszę podejść naprawdę blisko, żeby jej coś zrobić. Tak. No, dostała. Dobra. A, ale też dostałem kamykami. Dobra, ale jeszcze 2 serca. No. Kolejne trafione, dobra. Dobrze, ładnie. Ulepszyłem swój wypadek. Masz rację. Nie ma co chojraczyć. Ona bardzo szybko po sobie te kombosy wykonuje. No. Dobra, jest empty. Okej, teraz do tyłu, spokojnie. Jeszcze jedno serce. A to bo taki świnie, że ma 5 serc, no to ewidentnie. Możliwe. O! Oj. No skacz, krowo! Teraz. Finish him! No. Oh yeah. Czy ty to widziałeś? Royalty killer. I teraz masz fajerwerki, stary. Ja pierdzie, jak się czerwono zrobiło. Czerwone niebo w ogóle, o rany. Ja pierdzie, co za poniewana gra. Ja pierdniczę. No, to chyba jest, na to czekałeś, nie? To jest coś pięknego, to jest najbardziej zasłużona outscenka, jeśli chodzi o bossów. To jest sztuka współczesna, słuchaj. No, jest pięknie. Oh. Zobacz jeszcze, jaką broń odblokowało w sumie, bo coś nowego odblokowała jakaś się broń, nie? Co jest nowego? O! Patrz! Pistolet paintballowy?! No. Stary, czy to nie był tubik? Stary, mamy paintball z rojem! No widzisz. Ale akcja, słuchaj. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, kolejny dziąg najprawdopodobniej 10 fal. Pana farmera, żeby to, wiesz, żeby jasne. To stało, bo... Dobra. Princess. Princess. Because she grew up to be anything but royalty. Now she's a disgusting pile of guts, shit and vomit. And you made sure of that. Congrats. No. Moi drodzy, już za tydzień. Kolejna. Coś niesamowitego. Uśmiałem się jeszcze. Na do widzenia ten motyw paintballowy. Dzięki, Izak. To było... No, nie jestem w stanie tego skomentować. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się. Dzięki. Hej!